Cześć wam, dzisiaj jest Wiz, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact, w serii o tym samym tytule i ludzie. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo zwarty, zbiorczy i nie będzie tak rozbudowany jak zazwyczaj robię przed nowymi banerami, żeby podzielić się z wami informacjami na temat postaci, które będą na nowym banerze. Będzie tak z dwóch powodów: po pierwsze będzie Rosaria, po drugie główną postacią tego banera, no tą pięciogwiazdkową, może nie główną, złe określenie, główną to jest Rosaria. Pięciogwiazdkową postacią na tym banerze będzie Child, którego ja nie posiadam i jak go testowałem, to on mi się nie podobał i szczerze powiedziawszy nie jestem nim zainteresowany, więc nie wiele o nim wiem. Parę osób mi proponowało, że pomogą mi z tym, ale czas nie pozwolił. I tu przechodzimy do drugiej rzeczy, dlaczego ten odcinek będzie specyficzny. Wczorajszy live'a. Jesteście awesome, dziękuję wam bardzo. Byłem gotowy na jakąś godzinę, dwóch posiedzenia z wami, powygłupiania się, pośmiania się i spadania. Siedzieliśmy ponad 4 godziny, co jakby zeżarło ogromną część czasu, którą miałem zaplanowaną na przygotowanie i nagranie tego, więc robię to, zdążę, ale okej. Informacje będą, wiecie, pełna profeska. Mam nadzieję, że nie rąbnę się ostatnio tak jak Sacrose się rąbnąłem. W chwili obecnej jeszcze trwa u mnie i jeżeli się pośpieszę i zmontuję to wystarczająco szybko, to u was wciąż również będzie trwał Ballad in Goblets, czyli banner z Ventim, na którym jest Sacrose, Noel i Razor do złapania. Całkiem przyjemny banner, ale za chwilę wchodzi Farewell of Sznezdaja, który to przeprawił mnie prawie o zawał serca, no nie tak dawno temu, kiedy to było, nie wiem, dwa dni temu chyba, kiedy zmienili grafikę na launcherze i byłem wtedy święcie przekonany, że już się zmienił banner, bo było tam na dole napisane Available Now, czy coś w tym stylu. No na szczęście się pospieszyli. To był, z tego co rozumiem, błąd. To nie było celowe zmienienie grafiki w launcherze. Launcher miał się zmienić dzisiaj, a nie te kilka dni temu, no ale okej. I na tym nowym banerze jest do złapania pięciogwiazdkowy Child, nowa postać Rosaria, która jest de facto gwiazdą nowego banera. Będzie również Fischl, która jest świetną postacią. Ona jest niby w kategorii A, o tym powiemy zaraz więcej, ale moim zdaniem to jest słaba SK. To jest jedna z najlepszych support postaci, chyba najlepsza elektro support postać, jak tak teraz myślę. I jest jeszcze Barbara, o której też również za moment powiemy słów parę. Jeszcze zanim przejdziemy bezpośrednio do tych postaci, chciałbym powiedzieć, że ten baner jest dość specyficzny, bo to jest baner powracający. No, Venti powracał, ale Ventiego to my, tak, Venti i Klee to były postacie znane od samego początku, bo były na banerach przed premierą gry. Były dwa banery, był Venti, Klee i była premiera gry, potem znowu był Venti i Klee, więc to były postacie, które znaliśmy, a Child był jedną z tych pierwszych nowych postaci. Child był jednym z tych banerów, które się nie przyjęły aż tak dobrze w porównaniu do całej reszty banerów, bo Venti i Klee, no to rozbiły bank. Zongli po Childzie też robił furorę. Kaching, wiadomo, nie przyniosła zbyt dużych hajsów, ale na przykład już tam Hu Tao, no ogólnie wszystkie banery przynosiły gigantyczną kasę i właściwie jedynym, który nie zarobił tak dużych pieniędzy, był właśnie Child. A jeżeli chodzi o powrót Childa, to będziemy mieli pierwszy raz analizę tego, co jest z banerem, który nie sprostał oczekiwaniom miHoYo, bo jak dla mnie to było dobrze, chciałbym taką kasę zarabiać, i w jaki sposób to się przekłada, kiedy ten baner powraca ze zmienionymi postaciami czterogwiazdkowymi, czyli te, które są niby bonusem na tym banerze, ale tak naprawdę są danią głównym, bo rolując po tego Ventiego, tych Razorów, Sacrose czy Noel, prawdopodobnie traficie więcej niż samych Ventich. I jak tak o tym myślę, poprzednim razem, jak było Farewell of Sznezdaja z Childem, to na banerze był on z Dioną i dlatego ja rolowałem, pod Dionę rolowałem, była Ningguang i była Baidu. I to są postacie, które są dość specyficzne, niektórzy będą po nie dziko rolowali, inni będą je ignorowali, a teraz sytuacja się zmienia, bo jest Fischl, która gdzieś tak mniej więcej porównuje się z tamtymi postaciami, jest Barbara, która jest no najsłabszą postacią na tym banerze, no nie oszukując się, Barbara szału totalnie nie robi. I jest nowa Rosaria, na którą wielu graczy czeka, czy znerfioną, czy z nieznerfioną Rosarię ludzie po prostu chcą. Więc zobaczymy, jak bardzo Rosaria sprzeda ten baner. Dobra, lecimy. No więc Child, zwany inaczej Tartaglia z imienia Ajax, to się chyba Ajax nazywa, nie Ajax, Ajax. To jest postać klasy S i to jest postać, którą można jako takiego supporta, enablera, bardziej rozkręcającego cały team traktować, chyba że chcecie go traktować jako main DPS-a i wtedy to się staje jedna z najdroższych postaci w tej grze, bo żeby Child był w pełni funkcjonalnym takim super main DPS-em bez potrzeby, tak jak macie Kaching, skakania na inne postacie, Xiao bez skakania na inne postacie, nie chodzi mi o support czy ładowanie energii, chodzi mi po prostu o kogoś, kto by go podmieniał na pozycji tego main DPS-a. To niestety do tego jest podobno potrzebne C6 na Childzie i tutaj zapewne w komentarzach ludzie mnie wyprowadzą z błędu albo jakoś to doprecyzują. Parę osób mi proponowało
wydawało, że siądziemy razem i ogarniemy tego Ajaxa do tego odcinku, ale jak widzicie, większość ludzi w tym momencie, kiedy ja to nagrywam, śpi, a to konto, do którego miałem dostęp, dziękuję ci, Bunku, miało Childa zrobionego tak, nie inaczej. Więc S-klasa i jest to świetna postać, chyba że chcecie ją traktować jako main DPS-a, to wtedy musicie go wydropić makabryczne ilości aż do C6. No ale tak już kończąc, jest to postać Hydro, biegająca z łukiem, aczkolwiek ten łuk jest tak dość umownie, bo Child nie za bardzo umie korzystać z łuku i korzysta z niego dlatego, że chce się nauczyć, bo chce być OP z każdą bronią i zmienia te bronie, tworzy sobie z wody inne. No więc jego standardowy atak nazywa się Cutting Torrent, gdzie Child strzela 6 razy gdzieś tak ze swojego łuku. Jak przytrzymamy atak, to oczywiście ładujemy i to jest atak naładowany energią Hydro. Atak z wyskoku sprawi, że standardowo spadamy i te strzały żółte wbijają się naokoło. Ale to nie jest wszystko w standardowym ataku Childa, bo jego elemental skill Foul Legacy Raging Tide sprawia, że Ajax zmienia bronię, Tartaglia zaczyna z takimi wodnymi sztyletami śmigać, więc Foul Legacy sprawia, że nasz Child wyciąga te sztylety i to oznacza, że zarówno jego standardowy atak, jak i jego Q, jego Burst będą się zachowywały inaczej. Jego standardowy atak to będzie teraz machanie właśnie tymi sztyletami, a ponowne naciśnięcie E, czyli elemental skilla, sprawi, że Child złapie łuk w dłoń i znów zacznie szarpać strunę. Jego ult, jego elemental burst nazywa się Havor Obliteration. I kiedy trzyma łuk, to rzuca taką wodną strzałę do przodu, która robi łup, 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 dup. A kiedy jest na sztyletach, to robi takie machnięcie. To są ataki, których animacje możecie kojarzyć z Golden House'a, kiedy się z Childem mierzycie. Aczkolwiek na Golden House'ie są troszkę bardziej wypasione. Jeżeli chodzi o build dla Childa, najpopularniejszy, jaki znalazłem, to jest właśnie Skyward Harp albo Rust w dłoni. Do tego na artefakty 4 razy Heart of Depth, ewentualnie 2x2 Nobles Oblige z Heart of Depth. Jeżeli chodzi o synergię Childa, to banner jest taki, że Child współpracuje świetnie z dużą ilością drużyn, bo może być świetnym Hydro supportem. Jeżeli chcecie z niego korzystać jako z main DPS-a, to weźcie pod uwagę, że musicie mieć drugiego jakiegoś sensownego DPS-a, który będzie go komplementował, na przykład taką, nie wiem, Kaching. Macie Childa poniżej C6 i w pewnym momencie, no, macie tą zadyszkę i musicie zmienić postać. Nie jest to związane z odpalaniem rzeczy na supporcie, tylko że, no, ktoś inny musi pobić, bo Child przez chwilę nie będzie za dużo robił. Więc taka Kaching w tym momencie jest mniej lub bardziej idealna. Ale teamy, które ja zazwyczaj widuję z Childem, to jest Baidu, Fischl i Bennett, którzy się ładnie komplementują i sprawiają, że na przykład Baidu może mocno rozkręcić się jako ten dodatkowy DPS i wreszcie gdzieś można naprawdę Baidu wykorzystać i robi wtedy furorę, więc to jest idealne zestawienie. To jest idealna sytuacja, jeżeli do tej pory mainowaliście Baidu i zastanawiacie się, czy jest jakaś piątka, na którą fajnie by było przeskoczyć. Tu możecie przeskoczyć bezboleśnie na Childa i dalej korzystać ze swojej super Baidu, do tego Fischl, żeby rozkręcać całe elektro, no i Bennett do podnoszenia obrażeń i tudzież jakiegoś lekkiego heala. Drugi team, który relatywnie często widuję, to jest taki, że oprócz Childa jest Xiangling, Bennett i Sucrose. W tej drużynie sytuacja jest taka, że właściwie Child jest tym bonusem pod Xiangling. Ona tym odporowywaniem robi kosmiczne obrażenia, czyli zadaniem Childa jest łup, 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 zmoczyć wszystkich. Przeskakujemy na Xiangling i ona w bonusie, w obrażeniach bonusowych od Bennetta robi naprawdę kosmiczne rzeczy, a Sucrose jest tam tylko, wiecie, Elemental Mastery i generowanie energii. No dobrze, lecimy dalej, Rosaria. Naczekaliśmy się i doczekaliśmy się na Rosarię. Trudno na razie cokolwiek o niej powiedzieć, no bo wszystko co wiemy wyszło z bety, więc są to rzeczy, które na 99,9% są prawdziwe i poprawne i wszyscy je już widzieli, jest tego pełno na Discordzie, jest tego pełno na różnych filmikach. Nie nagrywałem o tym za dużo ze względu na claimy, tylko to co oficjalnie poszło, bo to jest ten rodzaj przecieków z bety, za które Michoi obije po łapkach, więc wolałem unikać. Po co mi to? No dobra, po kolei. Jej standardowy atak nazywa się Spear of the Church. I Rosaria macha tą swoją dzidą 5 razy, trafiając przeciwników. Kiedy przytrzymamy, to wyskakuje do przodu i wbija się w grupę, czy tudzież w jednego przeciwnika, tak jak robi większość postaci na włóczni, Kasiangling na przykład. Jej elemental skill nazywa się Ravaging Confession i sprawia mniej więcej tyle, że Rosaria przeskakuje, czy prawie teleportuje się taką chmurą lodową za przeciwnika i robi lodowy slash, zadając oczywiście kraje obrażenia. Jej burst i ult nazywa się Rites of Termination, to jest ten skill, który przywołuje tą wielką, nie wiem, kosę kościoła, czy krzyż, czy co to jest, to dzida niby jest, ale to nie wygląda jak dzida. To się wbija, zostawia taką chmurę krajo na ziemi, obrażenia od krajo, lanca, technicznie to się niby lanca nazywa. I to zostaje wbite w ziemię przez pewien czas, co oznacza, że jeżeli zmienimy postać, przeskoczymy na innego bohatera i będziemy w tym klepali, to możemy skorzystać z tego, że jest to, nie wiem, krajo obszarowe. Czyli Rites of Termination od Rosarii, wskakujecie na takiego czopka
i wszystko moczycie, więc zamrażacie, bo stoją w chmurze kraju. Jeżeli chodzi o buildy i synergię, na razie trudno się wypowiedzieć. Wydaje mi się, że będzie spore pole do popisu z postaciami Hydro, na przykład z takim czopkiem, bo będziemy mogli moczyć i zamrażać wtedy. Z postaciami Elektro, bo też można sporo tego kraju wykorzystać przy Elektro. Czyli Rosaria stanie się fajnym bonusem do drużyn, które już posiadacie. Przynajmniej tak to widzę i tak to traktuję. To nie jest bohaterka, która ma ukraść spotlight od waszego dopieszczonego pięciogwiazdkowego maina. Wydaje mi się, że to jest postać, która może skomplementować wiele drużyn. Przynajmniej tak to interpretuję. Ale zobaczymy, zobaczymy dzisiaj, co z tego wyniknie, bo z chęcią bym położył łapki na Rosarii, a nie wydaje mi się, żeby w najbliższej przyszłości mi się to udało. Lecimy dalej. Fischl, moja ukochana Fischl, która w tym momencie ma zbugowany perma bonus od barbarki. Jej! Fischl jest świetną postacią z klasy A. Wygląda na to, że ludzie ją tak już zaszufladkowali do tego A. Moim zdaniem to jest bardzo słabe S, no ale nie będę się kłócił. I Fischl robi to, co ma robić na C0. Jeżeli wrzucicie jej więcej konstelacji, to oczywiście będzie bardziej przydatna i jeżeli chcecie ją na main DPS-a, czego nie polecam, to więcej konstelacji jest wskazane. Jeżeli chcecie ją na Elektro Supporta, co jest jej główną rolą jak dla mnie, to na C0 robi to, co ma robić, ale na C3 zaczyna totalnie wymiatać, bo jej C1 jest takie ok, wzmacniające całą Fischl, C2 i C3 wzmacnia konkretnie jej E, Knight Ridera, co sprawia, że Fischl zaczyna w tym momencie wymiatać. No więc tak, jej standardowy atak nazywa się Bolts of Downfall i to jest 5 razy szarpnięcie za strunę w przeciwnika, się wbijają strzały, wiecie mniej więcej jak to działa. Przytrzymany atak sprawia, że Fischl ładuje atak od Elektro, a atak z góry sprawia, że no zaskakuje i wbijają się te strzały naokoło, wygląda jak u wszystkich innych łuczników, więc szału nie ma. Jej elemental skill, jej E, Knight Rider, to jest to, po co chcecie Fischlkę. Fischl przywołuje Oza, przywołuje swojego mrocznego, magicznego kruka z innego wymiaru, który strzela Elektro strzałami, czy bardziej bełtami Elektro, trafiając przeciwników i generując ogromne ilości elektroenergii. Knight Ridera można przestawiać ponownie naciskając E i Oz pozostaje na polu bitwy, kiedy zmieniamy postać, czyli możemy skoczyć na Fischlkę, przywołać Oza, kiedy trwa cooldown na Knight Riderze, przeskoczyć na inną postać i Oz pozostanie na polu bitwy klepiąc, a my będziemy mogli robić swoje i będziemy dostawali tylko cały czas energię. Więc jak macie jakiś Elektro Team, na przykład pod Kaching, to to jest idealny support, bo będzie generował ogromne ilości elektroenergii dla waszego maina. Jej ult to jest coś, co mnie nie zachwyca, aczkolwiek im więcej konstelacji wpada, tym bardziej użyteczne to to jest. Nazywa się to Midnight Phantasmagoria i Fischl zamienia się w mrocznego kruka, którym lata, zadając obrażenia i potem zamienia się z powrotem w Fischl, a w miejscu, w którym skończyła, pojawia się również Oz. Czyli tak jakby koniec Midnight Phantasmagoria przywołuje Knight Ridera, odpala ten skill. Czy ma cooldown, czy nie w tym momencie? To brzmi na papierze wszystko super. Są minusy w praktyce. Przede wszystkim Fischl jest wrażliwa. To jest bardzo wrażliwa istota, spędziła bardzo dużo czasu w bibliotece czytając książki, bo jej dokuczali rówieśnicy. Ale ja nie o tym teraz mówię, mówię o tym, że kiedy większość bohaterów odpala swojego ulta, to przez czas tej animacji są niewrażliwi, nie obrywają od wrogów tym, co w nich leci. Kiedy Fischl odpala Midnight Phantasmagoria, to obrywa normalnie, więc nie jest to najlepsza rzecz na świecie ever. Do tego, przelatując przez przeciwników, zadajemy im obrażenia tylko przy pierwszym przelocie, czyli jak macie jakiegoś dużego jednego wroga i robicie zygzak przez niego, to tylko pierwszy przelot zadaje obrażenia, a reszta nic. Możecie to oczywiście przerwać, zmieniając postać, ale jeżeli jesteście ze znajomymi w teamie i robicie coś w koopie i są 4 osoby, no to nie możecie zmienić postaci, więc utknęliście w formie kruka do końca czasu trwania skilla. Nie trwa to jakoś wybitnie długo, ale w pierwocie walki czasami jest to być albo nie być, przeskoczyć na inną postać i przeżyć, albo zostać na kruku i zginąć. No dobrze, przejdźmy może do buildów. Są takie dwa sensowniejsze, które ja widzę. Jeden to jest Electro Support Build, na którym chcecie mieć Skyward Harp, albo ten nowy eventowy łuk Windbloom Out, ewentualnie Stringless, jeżeli posiadacie. I najfajniej by było zarzucić na Fischl 4 razy Thundering Fury i lecicie pod, wiecie, Elemental Mastery, bo generujecie energię. Im mocniej będziecie tym elektro klepali, tym lepiej, więc same plusy. Drugi build, który bym odradzał, chyba że nie macie wyboru, to jest Physical DPS Build i tutaj idziemy w Skyward Harp, ewentualnie jakiś Compound Bow, tudzież od biedy Rust, jeżeli nie macie nic innego, a ja no nic innego nie miałem przez długi czas na Fischlkę, miałem totalnie niepasujący do niej łuk. I tutaj polecałbym zarzucić na naszą bohaterkę 2x2 Bloodstained Chivalry i Gladiator's Final.
Odradzałbym w ogóle Physical DPS build, bo ona nie jest do tego stworzona, ale jest w stanie to robić, jest w stanie to robić. Jeżeli chodzi o synergię Fischl, to Bayer wygląda tak, że Fischl ma synergię praktycznie ze wszystkim. Jako bateryjka do ładowania energii dla innych bohaterów nadaje się praktycznie do każdej drużyny. Jeżeli coś wchodzi w reakcję z elektro, to ona jest super. Jak coś jest mokre, oblodzone, podpalone, cała masa fajnych reakcji z niej wychodzi. Więc Pyro, Hydro, Cryo, wszystko jest na propsie. Lecimy dalej, Barbarka. Barbarka jest stanowczo najsłabszą postacią w tym zestawieniu i trudno jest to ukryć. Jest to jedna z tych postaci, które łatwo dorwać na samym początku. Na początku w ogóle gry był event, za zrobienie którego dostawało się Barbarkę. Teraz zmienili, jest inny event, więc ci, którzy byli od początku, to złapali dwie. Teraz można tylko tą drugą. To jest postać, która gdzieś tam często się przewija i machnąć ją sobie do teamu można. Jedyne, co można o Barbarce powiedzieć, że ona jest sensownym healem. Jej największym problemem jest fakt, że w tej grze są healerzy porównywalni albo lepsi od niej, którzy oprócz tego, że są healerami porównywalnymi tudzież lepszymi od niej, robią też inne rzeczy. Na przykład macie taką Dionę, która dyskusyjnie jest lepszym healerem od Barbary, ale Diona dodatkowo daje tarczę i obszarowe obrażenia od lodu, a Barbara nie. Zasadniczo Barbara jest całkiem niezłym healem, jeżeli mówimy tylko o czystym healowaniu. Ale zazwyczaj chcecie mieć postacie, które robią parę różnych rzeczy w tym samym momencie i to wychodzi na plus. Czyli moja Diona szybciej ładuje energię niż Barbara, lepiej leczy niż Barbara, zadaje większe obrażenie niż Barbara i obszarowo, i do tego Cryo, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nie ma jednej ogromnej, problematycznej rzeczy, którą Barbara ma, a żadna inna postać mi znana chyba nie ma z tym większego problemu. Może Czopek się też moczy. Ale Barbara się właśnie moczy. Kiedy odpala swoje hile, to na ułamek sekundy robi się mokra. Co oznacza, że jak walczycie z przeciwnikami Cryo, tudzież jesteście w Dragon Spine, to macie po prostu przeklapane. Barbara jest sklasyfikowana jako bohaterka klasy B i to nie powinno dziwić, bo zasadniczo szału nie robi. Nie zdziwiłbym się, gdyby w pewnym momencie ją przesunęli nawet do C. To jest jedna z tych postaci, o których są szepty, że będzie miała swój rework. Nie wiem, czy te reworki się zbliżają w ogóle, a jeżeli się zbliżają, to kiedy? Po prostu kolejny raz słyszałem pewne ploty na ten temat, że jest to brane pod uwagę, bo jest kilka postaci stanowczo słabszych, a jest kilka postaci, które są w miarę okej, ale twórcy chcieliby, żeby były lepsze. I w sumie plusem Barbary jest fakt, że wszystko, co ona ma robić, robi na C0. Cała reszta to po prostu robi to trochę, może niewiele, ale trochę lepiej. Standardowy atak Barbary nazywa się Whisper of Water, czyli szept wody, i Barbara robi takie cztery machy, no może nie wodą, bardziej tworzy jakieś takie muzyczne bańki, kulki czy coś w tym stylu, które moczą przeciwników, zadają obrażenia od Hydro. To jest max, co mogę o tym powiedzieć. Bardzo przydatne, jeżeli nie macie żadnej innej postaci, a chcecie rozwalić Pyro Regisvine'a, Pyro Kwiatka. Bardzo szybko zbija to jego tarczę, zresztą Abyss Mage'a, Pyro Abyss Mage'a też jesteście w stanie tym zaorać makabrycznie szybko. Podobnie jej elemental skill Let the Show Begin sprawia, że pojawiają się wokół niej takie, nie wiem, pięciolinia i nutki i zaczyna healować i możecie zmieniać postacie, wtedy te nutki zostają i healują bohaterów dalej. Na samym początku, po odpaleniu tego skilla, latają wokół nas takie smugi wody, które zadają obrażenia i moczą przeciwników. Co oznacza, że jak stoicie blisko kogoś, kto ma tarczę Pyro, to wtedy odpalacie to i żrecie mu tą tarczę jak szaleni. Nawet na niezrobionej Barbarze to jest magia, to są czary. Jej ult z kolei nazywa się Shining Miracle i Barbarka daje koncert, leczy wszystkich i no i tyle, nie? Właściwie szału nie ma. Jeżeli chodzi o to, co wrzucić na Barbarkę, jaki ona ma build, to w internecie jak szukacie, to ludzie zazwyczaj nie dają jej nic lepszego niż trzygwiazdkowe książki. Polecana, bardzo polecana jest Thrilling Tales of Dragon Slayers. To jest książka, która daje taki fajny efekt, że jak jesteście na Barbarce i robicie coś na Barbarce, a potem zmieniacie na inną postać, to ta postać ma bosta przez tam krótki czas. Co oznacza, że Barbarka wtedy jest przydatna z więcej niż z jednego względu, bo skakujecie na nią odpalić heala i nic innego zasadniczo się nie da zrobić, bo ona nie ma obrażeń. I wracacie na innego bohatera, który dostaje bonus za to, że Barbarka trzyma tą, nie inną książkę. Jeżeli chodzi o set artefaktów do założenia na nią, to idziecie w 4 razy Maidens Beloved. Jeżeli chodzi o synergię dla Barbary, to polecałbym jej nie brać. Jeżeli macie innych healerów, to po prostu będziecie priorytetyzowali co innego, ale Barbarka ma swoje zastosowania i ma swoją synergię. Czyli na przykład jak chcecie zamrażać przeciwników, to Barbara jest fajnym bonusem do teamu, jeżeli nie macie innego żadnego Hydro supporta. Tudzież jeżeli macie teamy, które mają się mierzyć z przeciwnikami podpalającymi, to branie Barbary, która się moczy, więc gasi ogień na nas, jest bardzo sensownym wyborem. I właściwie synergię ma ze wszystkim poza tym, co mogę
mogłoby nas zamrozić. Czyli na przykład jak macie Dionę w teamie, to nie chcecie mieć Barbary w teamie, bo Diona zarzuca to krajo na ziemię, a Barbara nas moczy, czyli sami siebie zamrozimy. Bez sensu. I to właściwie tyle ludziska. Jeżeli się zastanawiacie, czy rolować na tym banerze, to z mojej perspektywy rolować po Rosarię, jakby mi Fischl wpadła, to bym się nie obraził, jakby mi Barbara wpadła, to zmarnowany rol. Jeżeli Child by mi wpadł, to zmarnowany pity, bo nie chcę Childa, przynajmniej nie na razie. Pamiętajcie o tym, że trwa konkurs, wszelkie informacje na temat konkursu macie na dole, przy piętym komentarzu. Dzisiejsze siedzisko jest standardowym moim siedziskiem i nikt mi go nie podesłał. Zarzuciliście mnie informacjami, ja wiem. Ja będę wybierał coś na następny odcinek, tylko tutaj się spieszyłem, żeby w ogóle zdążyć, więc stwierdziłem, że nie będę kombinował. Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check-in Web Event. O, jest też A Thousand Questions with Paimon, ale to nie dzisiaj, ja to jutro machnę, dobra? Jutro to zrobimy, nie mam już na to siły dzisiaj. I to jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam, więc życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka, świetnych pięciogwiazdkowych roli i żeby wam wpadła Rosaria. Przy dobrych wiatrach, widzimy się jutro, do następnego i hej! We had no time to say goodbye, so let's not call it that. A mi siada głos po wczorajszym live'aju i to bardzo, bo byłem gotowy na godzinkę, dwie live'aja, a siedzieliśmy ponad 4 godziny i było bardzo fajnie, ale 3/4 tego odcinka miałem zrobić wczoraj wieczorem, a... Nie, o 14, jest 14, nie!